Wrocławskiej. Poproszę o przedstawienie się. Witam, nazywam się Weronika Buller. Studiuję na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej, a także na Wydziale Mechanicznym. Miło mi, Witold Podgórski. Jestem też studentem Politechniki Krakowskiej, studiuję na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej. Jestem jednocześnie przewodniczącym Samorządu Studentów. Proszę mi powiedzieć, dlaczego warto wybrać Politechnikę Krakowską? Politechnikę Krakowską warto wybrać z wielu powodów. Przede wszystkim mamy bardzo ciekawe zajęcia. Nasi wykładowcy są przyjaźni dla studenta i jednocześnie dostępni dla nas. A oprócz tego Politechnika zapewnia wszystkim studentom możliwość wyjazdu na inne uczelnie na świecie, nie tylko w Europie, na wymiany międzynarodowe. Studia techniczne uważane są za typowo męskie. W takim razie proszę mi powiedzieć, jak dziewczyny radzą sobie na Politechnice? Dziewczyny radzą sobie bardzo dobrze. Można nawet powiedzieć, że wyróżniają się wśród panów swoimi osiągnięciami naukowymi. W tym momencie prawie 1/3 wśród studentów Politechniki Krakowskiej to są właśnie kobiety. Przy czym takie wydziały jak chemiczny czy wydział architektury są to wydziały, na których większość, zdecydowana większość stanowią dziewczęta. A czy nie martwicie się o pracę po studiach? W żadnym wypadku. Z tego, co wiemy od starszych kolegów, koleżanek, absolwentów już Politechniki, pracę po Politechnice jest bardzo łatwo znaleźć. Pracodawcy sami praktycznie zgłaszają się na uczelnie i szukają już absolwentów, a jeszcze wtedy studentów Politechniki, których by chcieli zatrudnić. Obecnie z badań Biura Karier Politechniki wynika fakt, że 80% studentów pół roku po skończeniu studiów ma pracę, a 20% tych, co nie ma, studiuje dalej na innych uczelniach bądź kontynuuje naukę na Politechnice. A czy tylko nauką student żyje? Głównie to nie, bo studenci tutaj, samorząd studentów organizuje dla studentów wiele imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych. Robimy przede wszystkim rajd Politechniki Krakowskiej, to jest największa tego typu impreza w Polsce. Przyjeżdża na nim około 6-7 tysięcy studentów z całej Polski, również nawet z nadmorza. W zeszłym roku byli z Gdańska i Szczecina studenci. A jest to może tak 4-dniowy event, impreza taka składająca się z wielu koncertów, imprez, dyskotek, zawodów sportowych, z różnych konkurencji i przede wszystkim trails górski, bo na tym ma polegać rajd. A oprócz tego organizujemy juwenalia Politechniki Krakowskiej, które są częścią juwenali krakowskich. To jest 3-dniowa natomiast impreza w Krakowie. Robimy 2 główne koncerty plus zawody sportowe i zawody różne. A czy uczelnia pomaga finansowo studentom? Oczywiście, że tak. Uczelnia oferuje różne rodzaje pomocy socjalnej. I tutaj poczynając od stypendiów socjalnego, stypendium na wyżywienie czy mieszkaniowego, poprzez stypendia dla osób wyróżniających się, zarówno stypendium naukowe, czy dla sportowców, student może także skorzystać z osiedla akademickiego, może zamieszkać w domu studenckim przez cały rok akademicki właściwie po bardzo atrakcyjnych cenach. Dobrze, dziękuję w takim razie za rozmowę.